Dziś chciałem Wam pokazać bardzo prosty sposób na to, aby przekształcić niewielki nóż w bardzo efektywne narzędzie do strugania. Do wykonania tego zadania potrzebujemy niewiele. Potrzebujemy tylko nóż. Nożem musimy przygotować taką gałąź. Ważne, żeby miała kilka sęków i żeby była dosyć solidna. Wbijemy nóż w tą gałąź w taki sposób, aby uzyskać takie proste narzędzie w takim kształcie. Jak wcześniej wspomniałem, chcemy, aby w tej gałęzi było kilka sęków. Wbijemy nóż pod sękiem w ten sposób, aby ten sęk zapobiegł rozszczepieniu tej gałęzi w trakcie pracy. Będziemy go traktować jako swoisty gwóźdź, który po prostu będzie nam łączył końcówkę tej gałęzi i sprawi, że nasze narzędzie po prostu wytrzyma dużo cięższą pracę. No i gotowe. Mamy w ręce w tej chwili bardzo mocne narzędzie do strugania. Możemy używać obu rąk, w jedną jak i w drugą stronę. Jak spróbujecie, to zobaczycie, że struganie będzie dużo, dużo bardziej efektywne. Widzieliście, jak łatwo wykonać takie udogodnienie. Zapewniam Was, że struganie takim narzędziem jest bardzo wygodne i bardzo efektywne. Jeśli tylko macie do wykonania jakiś projekt, który wymaga zdjęcia większej ilości drewna, dłuższego strugania, to naprawdę ułatwi Wam pracę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.